Halo, cześć, witam was bardzo państwa serdecznie, z tej strony mój Stach, a my przechodzimy do dalszej części przygody z grą Okami. Ja się tak zastanawiam, co tak krakało, krzyczało, ale tu widać ta babka. Okej, chodźmy teraz do tutaj, to będzie ważna kwestia. Chyba masz rację. Kupiec. Czego on tak kręci tyłkiem? A, bo on używa stóp. Boże święty. Jak to tak jest zakryte, to niewiele widać. O, otwory. Jakiś nowy. O ty małpo jedna. Ja ci dam. O dupie. Prawie tylko, że zrobił się kurka wodna. Mam cię. Jest, szybciutko poszło. Tak miało być. O, od razu bardziej zielono. Uuu, aż 30. Ładnie. Bardzo. How about now? Dobra, co mogę tu zwiększyć? Za mało. No to. Oh yeah. To, że ja to zrobiłem, a nie ty. A nie ma. Oj tam. O jakiego typka? A, ten kupiec. Uważaj, bo pies zrozumie, co byś chciał. A jeśli Suzano ma mi pomóc, zobaczymy. Ja tu troszeczkę rozejrzę. O matko. Może oryginalny Izanagi też taki był. Czemu nie? Dałoby się tam jakoś doskoczyć, ale raczej nie doskoczę. No i stała się noc. Mieszkańcy, zdaje się, poszli spać. O,
Co my tu mamy? A proszę. Aha. To się muzyczka zmieniła? Ty, chrapacz, o, pobudka. Dawaj. Oj, 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 biedacko. Wielki wojownik Suzano. No tak, on nie wygląda. Burek. To jest jego głowa? Są jego oczy? Widzicie te dwie tyci kropeczki z jakimiś wąsami trójkątnymi w kształcie jakichś bramek? Czy to jest właśnie jego twarz? No bo z obrazka na lewo to on ma niżej jednak głowę. Czyli to jego czapka, rozumiem, z czułkami, tak? Tylko dlaczego tam są oczy? Matko, jedyne jak to wygląda. Nie lubię jak się mówi na niego wrobal, co? A mnie to nie obchodzi. Idziesz z nami i kropa. Czy ja to nagrywam? Nagrywam. Jak zwykle się boję o to, czy nagrywam, czy nie nagrywam. Strachliwy jestem trochę. Ale no nic się nie poradzi. No to wychodzimy. To henboku, to drewniaka. Te drewno całe. O, zatkało kakao, co, cwaniaku? Serio? Taki dobry jesteś? No to gdzie, Suzano? Tak wielki wojownik nie potrzebuje rozgrzewki, żeby tyci kamieczek zrozwalić. Czyli co, do łóżka? A widzisz? No niestety, tylko to może zrobić. A my przypilnujemy, żeby Suzano mimo wszystko, no, nie zwiał nam. O Boże. Znowu poszedł spać. Ja.
cymbal. Ach, trzeba byłoby się go jakoś obudzić. No nic, trzeba go jakoś obudzić. To jak? Ogólnie z tego, co tamta babka mówiła, to lubi sake. Że po sake by się obudził. Gdzie ona jest? O, ile ryżu! Ryżowe kuleczki, jest! Torebka ryżu! Belka ryżu przymocowana słomką. Ach, ci farmerzy mają swoje sposoby. Oj! Psułem arbuz. Przy okazji go wziąłem. No bo nie, jak to mi zabroni. Ech, tu też nic. Oprócz ryżu. O. Tam tu mamy? Śnieżynka. Oj tam. Pobliżu chuliganie. Ojoj. Ale mandaryn ma co nam coś do powiedzenia. Czcigodna konopana. I on by chciał zobaczyć to drzewo w pełnej świetności. Tylko jeszcze raczej nie mam takiej mocy, która by sprawiła, że drzewo by urosło. Ale może kiedyś. Da się ściąć ten głaz? Ten głaz może? Jeszcze raz. Nie, tylko drzewo. Ale może tam coś jest na przykład? O, o, chyba nie dopłynę. O, o, dopłynę. Jakieś światełko. O, skrzynia. Kulka z ważką. Wielka ważka zamknięta w burzy. Kulce z bursztynu. O, już rano. Druga skrzynia. Drewniany niedźwiedź? Okej. Okay. Zobaczmy, czy tamten leń wstał. Bad one, don't you want your bad one, you want.
No co ty? O nie. Ja teraz nic nie zrobię, dopóki mi pewnie tego saka nie przyniesiemy. Oj. Przypadkiem tam otworzyłem. Uff, na szczęście wróciło do skrzyni. No wiesz co, ja ci dam. No mam brzotkie. No to już tak się nie stało. O, kapusta pekińska. O rany. Ja ci dam. Chcę coś jeszcze sprawdzić, bo ten pędzel można użyć pod kilkoma przyciskami. Może jest coś jeszcze. Wtedy używałem pod przycisk X, a spróbuję teraz pod przycisk Y. Nic? Aha, też ściąłem. Nic nie da to. Suche, lecz wyjątkowo smaczne. A zaraz. Ja bawię się drzewami, a tutaj chodziło o to? Matko jedyna, ale tępak ze mnie. Udało się. Czyli co? Malujemy słońce. O, wyścigowe ciastka. O, byłoby super. No, nie wiem tylko czy zdążymy. O, tu ptaszek jest. Spróbujmy tego ptaszka upolować. Dostał, ale nie spadł. O nie. Wygląda na trochę przeżarty. Sakę pioruna. Nie przejmuj się. No pewnie, już się za to biorę. Tylko patrzcie, moi widzowie, i podziwiajcie. Oto czary Mary od Amaterasu i mój Stacha.
Ej, naprawiłem młyn. Nie ma za co. Au! Nie o to mi do końca chodziło. A, przypomniałem sobie, bo wcześniej tutaj były... Tak, tu był skarb. O to co, ścinamy? Szklane kulki. Mhm. Figurka królika. A. Wygląda dość ciekawie. Jeśli tamta już może robić sake, to wewnątrz powinno już samo sake też być. To co mi śnieżynko teraz mówią? O nie. Boskie możliwości? Nie. Dobrze by było. Także zostanie zapamiętana za to, że pomogłaś Amaterasu. A my idziemy pomóc Suzano napić się alkoholu. Dzieci, nie próbujcie pomóc waszym rodzicom w alkoholu. To jest złe. To jest tylko na potrzeby gry. Ofiarowano boskie możliwości. Rozpoczyna trening. Coś mu nie wyszło. Nie może przeciąć nawet manekina bez naszej pomocy. No nic, trzeba mu troszkę pomóc. Wybuchowa próżnia. A po prostu... Przecina mieczem. Co? Ale się wkręcił. Sam nie wiem, jak to się stało. Najwspanialszy z najwspanialszych. O, już się zaczyna płacić.
Potwory? No i poleciał. O, Sakuya. Jeju, nawet ma tyłek goły. Robaczku. O, czuły punkt. Literka Amati. Poszła spać. Mamy to. Podnia Japonia. Jeszcze przybliżyć? Nie ma problemu. A. To jest, zdaje się, jedno to zapis. Oddal. I muszę tam dopiero dojść. No i cała Japonia. No nie. Mały wykorzystywacz. O ty cwaniaku jeden, ty. A? Kupiec coś ma do pokazania? Jaki pomysł, żeby kurka wodna handlować z psem? Ja nie mogę. Ten to ma pomysły. Ale coś tu moglibyśmy kupić.
przydałyby się nasiona karmienia. Na później. Okej. No i to tyle. Na tym będziemy kończyć odcinek. Ponownie. Był krótki, ale treściwy tym razem. Udało nam się obudzić Suzano, napoić go sake i przy okazji uwierzyć w siebie, tnąc ten wielki głaz, w czym oczywiście mu pomogliśmy. I wybiegł nam na potwory, więc prawdopodobnie trzeba go już ratować. Ale to już będzie na następnym odcinku, także mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jak coś, zostawiajcie lajki, komentujcie, subskrybujcie, narysujcie coś. Odróbcie lekcje, zajmijcie się swoimi sprawami, cokolwiek. Ale mam nadzieję, że jedną z tych spraw będzie obejrzenie kolejnego odcinka z mojej serii Okami HD. Także z mojej strony wszystko w tym odcinku. To był mój Stach. Trzymajcie się.